Witam wszystkich ludziska i kontynuujemy naszą serię Let's Play Sadox Switchy Zone. My idziemy do tawerny, jesteśmy trochę spowolnieni, dlatego że pewnie nasz przyjaciel Charles miał za mało seksu. Jak widzicie, się rusza kurwa jak strasznie wolno. Okej, musimy się przestać do jutro rana. Oczywiście stąd wynosimy się, no i mamy trochę zadań, które musimy dokończyć. Tak samo, powiem wam od razu, musimy posprzedawać nasze gówna, które myśmy zdobyli i zapełnić trochę naszą załogę. Oczywiście ja tą sprzedam, ten okręt, ale zanim go sprzedam, żeby nie utracić wszystkich naszych rzeczy, musimy odebrać nasz okręt. Zobaczmy jak sytuacją, skoro pomogliśmy naszym... Ten... O, widzicie, loyalty już jest perfekt. Temu też powoli skakuje, ten spada i ten też mu lekko spada. Okej, my idziemy oczywiście posprzedawać te perły. Ja potrzebuję hajsu, więc od razu pójdę do banku. Je posprzedaję. Ciekawe, czy można je sprzedać za... nie to... za dublony. Nie. A to co to jest? Fire Opal. Coral. Nie widziałem nic coś takiego. Dobra. To sprzedamy oczywiście za monety. Jak widzicie, kurde. Ma dużo monet, więc to dla nas jest mała przewaga. Ja muszę wypchać te wszystkie perły, kurde. No, prawie 100 tysięcy! Ja pierdolę, nie spodziewałem się, że aż tyle będą warte. Tym lepiej dla nas. Oczywiście mamy też paprę cartridge. Ja na razie nie będę używał. Jesteśmy nadal spowolnieni, bo jeszcze mamy trochę tych perł. Oczywiście ja spróbuję sprzedać gdzie indziej. Jeżeli u bankiera nie mogę, czyli dokończyć zakupu, to czemu ja nie mogę spróbować sprzedać u innych osób? Oczywiście sprzedajemy też inne gówna, kartlasy, war axe, to i tak ja wolę użyć normalnej broni. Ok, trochę mi się zacina, spadły mi FPS-y, no niestety nie poradzę. Okej, okay, no 17 tysięcy, co kurde. Teraz to ciebie muszę sprzedać. Możemy trochę zarobić w taki sposób, 18 tysięcy, ja od ciebie bym odkupił jedną rzecz. To od razu... A, nie mogę do cholery. Dopóki ja po prostu nie usunę tego wszystkiego. No dobrze. No to... Gdzie są te cholerne perły? Tutaj. No jeszcze ciężar mamy jeszcze przez chwilę. Nie wiem, czy gdzieś jeszcze mogę sprzedać. Ale my na razie idziemy odebrać nasz okręt. No bo dobra, zatrzymię tamte... Harbor Master. Przedem odebrać okręt. Tak. Tak, ok, odebraliśmy nasz okręt, oczywiście, co robimy? Wymieniamy błyskawicą, bo korweta jest moja. Oczywiście masz stać, ja do ciebie podjadę. Musimy ją też naprawić, bo jest trochę zjebana. Ok. Kurwa, ja po co tak przyspieszam? Oczywiście, zamieniamy, zabieramy wszystko, bo teraz już możemy. Zabieramy załogę z powrotem na okręt. Bardzo nam się przydał. Znaczy, czy wszystko zabraliśmy stąd? Tak, wszystko. No i możemy normalnie iść sprzedać ten okręt. Jak widzicie, jesteśmy już na naszym zajebistym okrętem. A! Od razu, kurde, skoro byłem. A nie, dobra. Idziemy do shipyard, sprzedamy ten okręt. Resztę. 8 tysięcy. Naprawdę warte. Okej, okay. Ciekawe ile kosztuje naprawa okrętu. 22 tysiące, kurwa, więcej niż ten. No ale life is brutal. Okej, okay, idziemy jeszcze do tawerny. Ktoś tu jest w ogóle, jakiś oficer? Nie. Okej, okay, prześpijmy się. Do dzień później. Już mamy teraz naprawiony cały okręt, więc teraz powinno być nawet łatwiej. Ale ja chcę załogę do cholery. 8. Dobra, 33, teraz już trochę lepiej. Idziemy do storu. Posprzedamy trochę rzeczy. Niestety ja nie mogę sprzedać normalnie. Cannonballs nigdy nie używam. Cykloty jeszcze nie są potrzebne, więc na razie olewam. Co mamy jeszcze na okręcie ciekawego? Gunpowdery zostają, broń nie sprzedam i ropes niestety nie sprzedam. Okej. Okay. No to czekajcie, to zrobiłem, to zrobiłem. Idziemy do portu i wracamy na okręt. Jeszcze i tak musimy wrócić do miasta. Kabina. Jak widzicie, mamy zajebisty okręt, yeah! Okej, okay. Oczywiście muszę zobaczyć, w której skrzyni to wszystko mamy. Musimy to wszystko zachować, okej, okay. No to dobrze.
Oczywiście, jak już powiedziałem, tutaj zostawiam te ważne rzeczy, których ja nie chcę mieć przy sobie. To też już nie potrzebuję. To zostawię, bla bla bla, to też i to też. Okej. Zabierzemy trochę amunicji, tam 10 powinno wystarczyć. 21. Kartridże na razie trzymam, no i mam 83 kilo. Okej, wracamy na morze, wracamy na miasta. Trzeba odkupić trochę rzeczy, bo ja potrzebuję do cholery amunicję. Hanger. Ładna broń jak na tego, ale nie w moim stylu. Okej. Dawaj mi gunpowdery. No. I oczywiście możemy teraz płynąć. Wszystko praktycznie zrobiliśmy. Zobaczmy, czy temu zaczekanie... Nie, nie stracimy. Nawet mu się trochę polepszyła reputacja, teraz widzę. Co będziemy robić w tym odcinku, panowie? Dopóki nie załaduję... Jak to się nazywa? Naszej załogi, ja chwileczkę będę pierdział, więc po prostu sobie zrobimy następne zadanie dla gubernatora. Nawet jeżeli, jak widzicie, już z pieniędzy powoli dochodzę. Oczywiście zapiszę. I idziemy dalej. Jakie masz dla mnie zadanie? San Domingo. San Domingo, no nie jest aż tak daleko. No mogę dla ciebie to zrobić, wiesz? Knypku. Oczywiście po drodze postaram się jeszcze znaleźć dla nas załogę. Bo kurde, będzie naprawdę ciężko. Okej, wypływamy. Po drodze ja będę... A, ja nie mam nikogo po drodze. No to od razu pojedziemy na San Domingo. San Domingo, jeżeli się nie mylę, to jak czytaliśmy, jest ta Hispaniola. Ale tutaj. Okej, San Domingo. Oczywiście postaram się zrobić przy Lighthouse. Samana. A ja chcę zrobić przy San Domingo Lighthouse. Okej. Easy money. Okej, oczywiście teraz powinienem skręcić w teorii, jak pamiętam. Tutaj. No, tak jak pamiętam, nawet dobrze do cholery. To jest ciekawości, mam mapę San Domingo? Nie. Okej, oczywiście będę musiał przeczekać do wieczora. Bo inaczej do miasta nie wejdę. Strata czasu, ale... No, trzeba czasami, wiecie jak to jest. Dobra. Czekamy ten czas. Odbiło mi się trochę. Czekajcie, bo muszę przeliczyć. Potrzebuję 7 godzin. Sorry, ja troszeczkę muszę przejść, bo to mi trochę się pierdolę się. No i wchodzimy. Okej, co ja mam tutaj tak prawdziwie zrobić, powiedzcie mi. Local Harbor, znowu, dobra. Ja oczywiście mógłbym już tak prawdziwie... Gdzie jest Local Harbor? Dobra. Zrobię w taki sposób. Oczywiście przybliżymy się tutaj. Poczekamy kilka godzin, 11, nawet o 12, perfekt. Tam na mnie to nie jest strata czasu. Okej. Wiem, że będę musiał im wszystko kurwa wypłacić. Nie wiem, gdzie jest Harbor Master, więc o to się nie martwię. Okej, biegniemy oczywiście. Wypierdalać. Jesteśmy w tym międzyczasie zajęci. A nie, tutaj nie ma Harbora. Tam na przodzie się popierdoliło trochę. Proszę, żeby mnie nie złapać. Nie złapali. Okej, super. Port Office. Oczywiście ten. Mnie nie znasz. Okej. Proste. Jak frosta, smaczna i prosta. Oki. Oczywiście teraz możemy sobie nawet wybiec z miasta. Ja tam mam to w dupie. Czy mnie złapie, czy nie. Easy. Okej. Myśmy chyba stąd wyszli, prawda? Czy z tej strony myśmy wyszli? Nie, nie. Chyba, że to było prosto. Ja się teraz trochę się gubię. A nie, to jednak było z drugiej strony. Się popieprzyło. Nie mam ochoty walczyć. To było jednak z tej strony. Ja też pamiętam, że tutaj jest wyjście na fort. Nie wiem dlaczego. Od razu skręcamy w drugą stronę. Szkoda, że u Hiszpanów nie mogłem nikogo zatrudnić, no. Ale dobra, bo mi się nie stało. No i oczywiście wracamy do miasta.
Mamy blisko. Zapisujemy. I wynosimy się stąd. Okej, mam nadzieję, że nikogo nie znajdziemy. Dlatego, że mam 33 załogi. Aby się do cholery przydałoby się zapełnić do ostatniego zadania. Kurwa, jakiś okręt mi ścigam. Nie wiem, co ode mnie chcą. Ale na pewno nic dobrego. 35 tysięcy zapłacenia. Ja bym wam bardzo chętnie nie zapłacił, ale ja nie będę tego ryzykował. Kurde, musiałbym obniżyć jakoś te wydatki. Ale kurwa, mam tu sporo pieniędzy, to po co ja się martwię? 33 tysiące to nie... Przecież to nie... Jakieś 12 milionów. Okej, okay, Capsterville oczywiście. O, trafiliśmy z wieczorem. Od razu idziemy do gubernatora. Trzeba mu złożyć, że zadanie zostało poprawnie zrobione. Dziękuję, dostaliśmy 25 tysięcy. Idziemy do tawerny. Nie ma żadnego oficera. 15 osób. No, lepiej zawsze 15 niż 0, kurwa, nawet jeżeli oni są słabi. Okej, wypływamy od razu. I trzeba jechać dalej, zapewnić naszą załogę. Żeby po prostu zacząć to ostatnie zadanie, bo ja już mam tego dosyć z tym czekaniem, a ja chciałbym trochę przyspieszyć. Oczywiście ostrzegam was od razu, że będę musiał przerwać nagrywanie z powodu, że dopóki nie dostanę Flying with the Jolly Roger, bo inaczej nie będę mógł tego nagrać. Muszę mieć wystarczająco dużo ilości złota blisko wypłaty, inaczej nam to zadanie po prostu się nie zacznie. O, jakiś oficer mi się daje. Co potrafisz ciekawego? Ma dobrą reputację. Jest tylko dobry na boarding. Ale chyba on mi nie jest przydatny, bo ja mam mojego oficera na bossmana. Ordinary. No właśnie, ja już wolę trzymać mojego, nawet jeżeli jest słaby. Okay, czy ktoś jeszcze jest jakiś oficer tutaj? Nie. No dobra, rozmawiamy z tym. 67. Ja muszę moich wytrenować na walkach. Są naprawdę słabi. Ok, płyniemy dalej. Musimy teraz zjechać do Martinique. Kurwa, mi się kończy rum. A czego rum zawsze się musi, kurwa, kończyć? No ale dobra, nie będę marudził. Gdzie ja do cholery znajdę dobrych wojaków? Ok, Port of Le François. Oczywiście lądujemy. Idziemy od razu do tawerny. Czy to jest jakiś dobry oficer? Nie. Cezare. Tutaj jest nieźle. Ale nadal nie są na moim levelu, którym są potrzebni. Mam nadal za mało. Kurde, by mi się przydało, gdyby oni byli na maksa. Okej, Saint-Pierre. Wy widzieliście, że byłem w Saint-Pierre, a mnie teleportowało do tyłu. Jeszcze raz, Saint-Pierre. Może mapa się jeszcze dobrze nie załadowała. Może się zdarzyć. Tam nadal stoi ten gość, se poczeka jeszcze. Nie chce jeszcze zacząć tego zadania. Kurwa, oni nie potrafi z nich walczyć dobrze. Wracamy do portu i pojedziemy gdzie indziej. Znajdź załogę. Save'ujemy, bo na razie dobrze idzie. Musimy zapewnić do maksa. I jedziemy dalej. Okej, okay, uciekamy. Jedziemy do Curacao. Powinniśmy być za chwilę, mam nadzieję, że nic mnie nie będzie ścigało. Mam już 110 ludzi, nie 118, źle czytałem stąd. Muszę napełnić całą, zanim zacznę zadanie. Powiem wam wprost, bo ja nie dam rady. Nie mam absolutnych szans, jeżeli nie będę miał kompletnej załogi. Okej, okay. Oczywiście wylądujemy. Idziemy do tawerny. Zobacz, czy jest jakiś oficer, ale nie. 17 osób, chujowo. Co walczą? Ja potrzebuję, kurwa, wojowników teraz. No to pojedźmy do Barbados, może tam coś znajdziemy, nawet jeżeli nie mam kurwa rum by mi się przydał. Bo ci chleją gorzej niż pijaki. Nie wiem dlaczego. Oczywiście można też zmniejszyć im rum, ale wtedy sytuacja będzie gorsza. Ja wolę, żeby chlali ile chlali, ale mieć spokój. Okej, okay, Brightstown. Miejmy nadzieję, że tam będą jacyś wojownicy. I tak jeszcze wrócę do pirackiej
kolonii. Sorry, nie przychodzi mi słowo. Czy to jest jakiś oficer? Nie. Czy tu są wojownicy? No, o wiele lepiej. 143. Wracamy do piratów. Tam, bo mam nadzieję, że będzie jeszcze z jakieś 7 osób. Spróbujemy ze 150... Mając 150 osób po prostu zaatakować. No, jak wiem. Ciężko jest, ale... Jak się zmuszę... Ile kurwa płacę za nich wszystkich? Tych na info. 50 tysięcy, no ale... Tak kosztuje niestety utrzymywanie okrętów. Nie zrobią mi nic. Jesteście za daleko. O, wiedziałem. Okej, oczywiście. Zapiszę, bo nie chcę, żeby mi na przykład coś się stało. Idziemy. I tawerna. Okej, masz trochę osób dla mnie? No trochę ma, super. Teraz musimy iść do... Jak to się nazywa? Wrócić na... Do Saint-Pierre. I oczywiście tam też do tawerny, szybko załadować ostatnie rzeczy. No tawerna. Nie ma nikogo, tutaj też nie ma nikogo, okej. Oczywiście zabieramy to załogę, 161 osób powinno wystarczyć na walkę. Zapisujemy. I bierzemy się do roboty. Sobie, no możecie ten, oczywiście zgadzamy się, idziemy z nami. Ja oczywiście zastanawiam się nad jedną sprawą. Ej, wsiadasz czy nie, frajer? O, teraz dopiero. Wypływamy. No i płyniemy na Boca della Serpiente. Boca della Serpiente znajduje się przy Cumana, jeżeli się nie mylę. Kurwa, zapomniałem kupić rumu. Miejmy nadzieję, kurwa, że nie stracę przez to. Ile mam reputacji na walkę? Squadron 53, 53, 42 kawałki. Na szczęście za tych kurwa nie muszę płacić, bo to byłoby jaje jeszcze. Okej, ja nie pamiętam gdzie jest dokładnie, więc postaramy się wylądować przy Cumana. Okej, zrobimy Capracuna. Co tu robią Anglicy i ci? Myślę, że są w wojnie. Okej, może teraz mnie teleportuje blisko. Skoro jesteście w wojnie, to powinienem mieć blisko was wyspę. O, okej, Boca della Serpente. Okej, zapisuję ostatni raz, bo teraz dopłynęliśmy. No i idziemy do walki. Oczywiście słyszałem od razu do walki. Kurwa, już myślałem, że mi wejdzie pod nogi tamten frajer. Oczywiście ten oficer jest o wiele lepszym, ale ja chcę zrobić w taki sposób, żeby oficer Gregorian był blisko mnie. Dlatego, że po tym jeszcze się nie skończy tak prawdziwie walka. Nie myślę, że tak kurwa... Oni sobie tak wywalczą i po prostu będzie easy. Okej, Gregorian, chodź, chodź, chodź. Okej, siema. Starajmy, żeby się przeżył każdy z naszej załogi. Jak oni przeżyją, to po prostu będzie bardziej łatwiejsza ta walka potem. Bo to nie jest tak, że będzie prosto, że kurwa, tak sobie tylko ten i po prostu nic się nie dzieje. Rozumcie. Okej. Oczywiście nie skręcamy jeszcze broni. Musimy być... Ja zrobię od razu, żeby było blisko nas. Zobaczycie dlaczego. Chodź do mnie. Chodź. Facet, chodź. Chodź do mnie. Okej, idziemy. Tutaj. Chodź, chodź tutaj. Masz przyjść do mnie. Tu. Dlatego, że on musi zobaczyć, o co będzie. On jest śmiertelny, więc to, o to się nie martwię. Ale teraz już idzie druga banda. Tak jak powiedziałem, widzicie? A niech sobie on, kurwa, walczy. A tak nie stracimy załogi. Widzicie? Chodź wszyscy na niego. Tu się uleczymy. Tam niech nasz walczy. Nie! Wynocha mi! Już wolę tak zrobić. Nie obchodzi mi to, ale niech oni się biją. Niech nasza załoga przeżyje to. Okej. Tamci już zamknęli. My się poregenerujemy. Zaraz wypijemy wódkę.
Chodzi o to, że Gregorian sam wszystko może zrobić. Widzicie, że mu się tracą punkty życia, ale tak prawdziwie on nie zginie. Dobra. No ja się tnie mi, kurwa. Oczywiście się wbijamy na Hama. Dlaczego ja, kurwa, nie mogę go walnąć? Znowu zekbagowane mam. Okej, teraz. Wychodzimy stąd. Ja po to specjalnie to robię, dlatego że wolę, żeby oni się bili. Ale nie chcę, żeby nikt mi zginął z Zogi. Potem zobaczycie, o co chodzi mi. Widzicie, o co chodzi. Oni się do chuja regenerują. Wąt mi. Oczywiście ja się wypycham, teraz ich kolej. Widzicie, Gregorian sobie radzi perfekcyjnie. Nie tracimy aż tyle... Kurwa, właśnie ktoś zginie z załogi. Muszę im pomóc teraz. Dlaczego, kurwa, ja nie mogę do nich przejść? O kurwa, już jest zły początek. Kto ich nauczył, kurwa, szermierki? Ja chciałbym to, kurwa, wiedzieć. Od kiedy Indianie potrafią szermierkę? Wypierdalaj. Dlatego ja chciałem, żeby po prostu on był na samym początku, bo wtedy mam mniejsze szanse, że nam załoga po prostu umrze. Okej, tamten patrzcie, było pokazane, że tamten zginął. Dobra, pijemy dalej wódkę. My od razu trenujemy. Jako w tym. On tamten dobije go. Widzicie, że nasz praktycznie nic nie traci. Cały czas się leczy. Oczywiście teraz się posuniemy dalej. Przypuśćmy naszych, żeby też przyszli, na sobie powalczyli. Tamtego strzelimy. Ja muszę zobaczyć, kurwa, jak będzie z sytuacją naszej załogi. No kurwa, nie na mnie, kretynie. No, brawo, 123. Nie wiadomo, skąd do cholery mam tyle punktów życia, ci cholerni Indianie. A ja się boję też o kulę, ile mam dostał. Zostało nam 4 z 5. Okej, oczywiście musimy się ruszyć, ale ja jeszcze się po prawdziwie nie ruszę. No, zobaczycie, o co chodzi. Zobaczmy, ile zostało nam załogi. 161, a w jego okręcie... A, już nie mam kontroli. No dobrze, oczywiście teraz będzie ciężka część. Jeszcze zobaczę jedną sprawę. Tylko, że teraz będzie, kurwa... A nie, 46. 46 i 14. Teraz zaczynamy piekło. Praktycznie, bo z drugiej strony, jak pójdziemy, oni będą mieć masakrę. Dobra, zapisujemy. Na razie dobrze idziemy. I do roboty. Okej, panowie, słuchajcie, powiem wam od razu. Ja nie wiem już, który raz to nagrywam, chyba już 45. Po prostu postanowiłem, że jeżeli za tym razem mi nie wyjdzie, ja po prostu to zrobię bez nagrywania, po prostu to przeskoczę, bo ja tego po prostu nie wytrzymuję już psychicznie z nagrywaniem tego. Kurwa, za każdym razem zostaję rozstrzelany, tamto, siamto, już nie wiem, naprawdę, już mnie to irytuje, ja już nie wiem, gdzie mam się ustawić, gdzie tamto, siamto. Uznajcie gdzieś jakiś sposób tam, gdzie po prostu ustawić naszą załogę, że oni po prostu sobie będą stać i będą po prostu rozstrzeliwać ich wszystkich. Zobaczmy tutaj, może tu będzie najlepszy pomysł. Po prostu nie ma mięsa armatnego, tak wam powiem. Okej, pamiętacie tego Prospera, który był po prostu z tego? Z pierwszego odcinka. I teraz zobaczycie, o co chodzi. Chodzą 4 chujowe. I teraz zaczyna się walka. O, tym razem mi nie trafili za pierwszym razem. Ale widzicie, że nasi będą dostawać błyskawicą. Tamci spierdalają. Mamy pełno muszkieterów, a nasi, kurwa, srają w gacie. Widzicie, co się dzieje, kurwa. Słyszycie sami, że nasi tylko umierają, a inni nic nie robią z naszych. A tamten, kurwa, nie wiadomo, ile zadaje. A nasi naprawdę mało zadają. I tu już nie chodzi o to, że ja, kurwa, mam całą załogę, bo to nie o to, to nie jest nieprawdą. Mamy pomóc naszemu. O, myślałem, że ja zginąłem, ja pierdolę.
No ale problem w tym... mało brakowało, myślałem, że kurwa mnie zabili. Dobra. Jezu! Odpierdolcie się ode mnie. Kurwa, mam z tymi walczyć, a jak mam z nimi walczyć, jeżeli do cholery... Dostaję od razu kulkę od każdego. No i dostałem. Dobra panowie, ja to przeskoczę. Widzicie co się dzieje. I po prostu jak to zakończę, ja po prostu do was wrócę. Zaraz wracam. Kurwa, już prawie. Może tym razem się uda. Już nie wiem, to jest chyba już 98 raz, który próbuję. Razem nawet jeszcze mi kurwa wszyscy przeszli, chyba przeżyli. Jest! Udało się, nie wiem, mówię wam, tyle razy kurwa się z tym biłem. Ile tych kurwa mieli ten maszyjników. Ale mówię wam, nie wiem ile razy musiałem się kurwa z nimi bić. To było naprawdę chaos. Się okazuje, zaraz wam pokażę jedną rzecz, co wam się może przydać. Jak z nimi atakowałem, miałem czterech muszkieterów. Wystarczyło, że wszystkich muszkieterów, które mieliście, ustawilibyście w tym punkcie. Oni w tym momencie atakowali. Wasza piechota poszła do przodu, on tamtych by zablokowała. Wy praktycznie musieliście zwrócić uwagę na was. Wszystkich. Wzięliście uwagę na was i kręciliście cały czas obok. Oni wybijali muszkieterów. Macaliście muszkietery, się zbliżały do nich. A wy cały czas uciekaliście z całą banów, które was nie dogonili i wy wszystkich wybili. Ładowaliście kiedy mogliście. Ale mówię wam, to był chaos. Może bym wam pokazał fragmenty, ale to było zbyt ciężkie. Oczywiście ja zapiszę kurwa, bo ja zwariowałem robiąc to zadanie. No to idziemy dalej. Kilka godzin później zostało załadowane. Ale mówię wam, nie chcieliby się zobaczyć to piekło, co było do roboty. Zobaczmy, co takiego było ciekawego. O kurwa, jeszcze atak? Kto teraz atakuje? Duńczycy? Co oni tu odpierdalają? Anglicy! O kurwa, jestem przecież z nimi nie w wojnie. Obawiam się, że kurwa będziemy mieć teraz kłopot przez to. Jestem kurwa, mam dobrą reputację, no. Teraz ja będę musiał z wami się kurwa jeszcze bić. Załadowali wszystko. Mam nadzieję, że nie będzie gorzej do cholery nic z tamtymi. Przepraszam, odbija mi się. Kurwa, dlaczego ja nie mogę mieć energii w tym momencie? A tak, zapomniałem. Ja brałem tych cały czas. Musiałem pić jak idiota. Piłem cały czas wina, żeby próbować zdobyć jakąkolwiek do punktów. Wątp mi. Teraz nasi. Nie czekamy, niech sobie wybijają nasi i sieci. Wszyscy się biją. No widzicie, nie jest aż tak trudne, ale trzeba im zwrócić uwagę. O widzicie, że nasi już wybijają. Ale mówię wam, kurwa, to było o wiele łatwiejsze niż myślałem. Wystarczy po prostu tylko tam się było schować. I praktycznie po prostu wybijaliście ich w każdy moment. Ale musieliście zwrócić uwagę na nich. Tylko w tym momencie mogłoby było easy dla was po prostu ich rozpierdolić wszystkich. I widzicie, kurwa. Po sporo punktach. Mają. O, wybili następnego. Ci cały czas się biją. Niestety muszkieterzy nie trafiają, bo... Nie dlatego, że są tępi, ale po prostu są zapchani, więc... Nawet, ale tutaj nie ma, będzie potrzeby, bo nam cała załoga żyje. Ale kurwa, to było, no mówię wam, prostsze niż myślałem. Gdybym może to zrobił wcześniej. A dopiero po 96 razie zrozumiałem, o co chodziło. Dostaliśmy nowy level. Kurwa, o, mają trochę broni. Przyda mi się. Okej, zostało mi zalogowane nowe zadanie. Co, będę musiał walczyć z Anglikami? Ja ani mi się śni, żeby z nimi się jeszcze bić. Jestem kurwa z nimi w dobrych raportach. Zobaczmy, co zostało napisane w tym zadaniu. 70 iron, sleep, ropes, raising. Musimy jechać do Martinique, ale ja już się boję, że wiem co to będzie. Gdzie one są te rzeczy? A ten sobie kurwa wszystko wziął. Jak ja bym ci wystrzelił w ryj, wiesz? Okej, zapisujemy. No i boję się co będzie, ale zobacz.
22 HP, kurwa, tamten Gregor. Okej, spierdalamy stąd. A, wszyscy są w wojnie, ale nie walczą ze mną. Panie Rosko, wynosimy się stąd. Kurwa, ja myślałem, że jeszcze będę musiał się z nimi bić, żeby uciec. Okej, musimy jechać do Martinique, więc spierdalamy stąd. Niech się oni sami kłócą. Ale kurwa, nie spodziewałem się, że jeszcze kurwa będą... Będę musiał ten, wiecie? A to niespodzianka. Dobrze, że kurde mi... Jednak załoga tutaj nie obchodziła ich. Ja myślałem kurwa, że załoga będzie się liczyć. A jednak tylko po prostu chodzi o ile jesteście w tych. A to lepiej dla mnie. Mniej problemów. Okej, okay, Saint-Pierre. Oczywiście ja potem skorzystam z tej załogi. Jedziemy i wylądowujemy na Saint-Pierre. Okej. Okay. Okej, okay, co nam powiesz, przyjacielu mojej kozy? O, co ty też robisz tam? Mhm. Nie mam gdzieś żadnych oficerów. A co? Coś mi tu cuchnie. Mam was się spotkać z wami. Nawet nie wiem, gdzie mieszkasz. Kurde, myszka mi uciekła. Okej, okay. Ale po ciężkiej walce ja oczywiście będę musiał wszystko się zapełnić, bo... Ile mi zostało w ogóle wszystkiego? Pyłów, tych gówien. Bo ja używałem trochę wszystkiego, tak prawdziwie. Ale chcę zobaczyć, co one są. Maksimum siły, przydatne. Przewiększają energii, więc zadawanie obrażeń. Szczęście. Charyzma. Ciekawe. No jednak trochę tego wyszło. Bo ja musiałem jeszcze wrócić na statek, kurwa, żeby to odebrać. Okej. Okay. Pomyłka przycisku, sorry. Tutaj oczywiście idziemy tutaj, zobaczyć co jeszcze jest. Krocifix, oczywiście zabiorę. Okej. Okay. Musimy się spotkać o północy, jak powiedział ten facet. Nie mam brać żadnych oficerów, jeszcze mam się z tym spotkać. Czy tutaj coś jeszcze muszę zrobić? Do tawerny może. Nie ma nikogo. Ja będę potrzebował oficera na 100%. Nie, dzięki. Nawet jest dobrym fighterem, ale nie dla mnie. Jolly Roger Fellow. Nie, nawet jeżeli masz dobre nadziała. No dobrze. Czy... Nie, już mi się nawet nie opłaca zapełniać załogi, kurwa. No dobrze, panowie. Ja wracam na okręt i trzeba będzie spotkać... Czekajcie, jak on mi powiedział? Nie mam być tam nawet wcześniej? Okej, okay, ja oczywiście zapisuję. No i jedziemy tam od razu. Miejmy nadzieję, że nie będzie jakiś głupo, co się staną. Okej, jakąś Lamentin Bay. Oczywiście parkujemy od razu wcześniej, ja wolę zawsze zrobić. I mamy o północy poczekać. Dobra, to sobie zrobimy czas. A dlaczego nie chcę żadnych oficerów? Pierwsza, północ. Czekajcie, 10 godzin zrobimy na razie. Jasne się, dlaczego bez oficerów? Co to być? Że będzie jakieś niebezpieczeństwo? 23.30, dobra. W ostatnim momencie sobie poczekamy na okręcie. Ja schowam masę rzeczy, które kurwa naprawdę. Jeszcze mi się do teraz nerwy mi się trzęsą. Jaki był stres tym. Schowamy broń, schowamy to. Wszystko chcę schować. Te voodoo, czy jak to tam chuj, ten potion mam coraz mniej, kurwa. Lajak na potęgę praktycznie. Okej, okay, te zostawimy też tutaj. No i mam 80 kilo. Oby kurwa się opłacało, bo ja nie będę miły. Jeszcze jeżeli nas się okaże, że ten facet nas chce wychujać. A tym bardziej, że ja mam gotową korwetę, jeżeli spróbuję mi zrobić jakieś palanstwo. Może nawet dobrze, że ją zapełniłem. Okej, okay, północ. Mor. Okej. Okay. Okej, okay, ja mam złe przeczucie. I to naprawdę złe. Nie wiem dlaczego. To się wydaje, że ten facet chce nas wychujać. Ja zapiszę jeszcze raz przed walką. Bo może być walka. Nie wiem. I idziemy.
Niezła sumka, kurwa. 471 tysięcy za, za całe produkty. Naprawdę ładne. Okej. Surprise. What the fuck? Kim jesteście? What? What the fuck? Okej, panowie, powiem wam wprost, mamy dobry wybór. Czy walczyć z czterema tymi mopami, czy zostawić tam? Powiem wam wprost, panowie. Ja to nie wiem już, który razy to próbuję nagrać, jak ja z nimi walczę. Jest niemożliwe, nawet moimi sposobami. Dlatego, że kurwa ta wyrzutnia rakietów idzie na nas jak na jednym shotem. Pewnie chcieliby się zobaczyć, widzieliście jak było w akcji. Nie martwcie się, tą broń dostaniemy później dopiero. Taki mały spoiler. Ja nie będę się z nim bawił. Nawet nie mam absolutnych szans. Próbowałem, powiem wam, gdyśmy wybrali tą drugą opcję, byśmy po prostu przegrali, bo nie ma tutaj na tej wyspie... Jest jeden sposób. Znalazłem go dopiero chyba po 10 razie. Ale powiem wam, ja nie przygotowałem się zbyt dobrze. Nie mam ani wystarczająco dużo amunicji, ani nie mam za dużo potion. Jedyny sposób, jeżeli chcecie ich niszczyć, to jest jedynie przez wodę. Znaczy, będziecie się jechać przez wodę w jedną, na drugą stronę i strzelać. Niestety, oni nie wiem ile do cholery mają regeneratorów, bo za każdym razem, jak próbują, oni za każdym razem mają pełne HP. Nie wiem, nawet po 10, 20, 30 strzałach. Został praktycznie nawet jeden na jednego, nie mogę znaleźć żadnego miejsca. Więc niestety tutaj wybiorę tą pierwszą opcję, no przykro mi. Wiem, pewnie byście chcieli zobaczyć, jak ja z nimi się napierdalam. Ale mówię wam, ta kurwa rocket launcher, czyli grenade launcher jest... Skąd on do cholery wziął? Przecież czy to nie jest broń XVIII wieku? A nie jest 1600? Dobra, nieważne. Okej, jako w tym... kiedyś to zrozumiesz. Dostaliśmy, jak widzicie, 117 tysięcy zamiast 479 tysięcy. Kurwa, jak ja bym chciał cię zarąbać tą małpę z tym rokietem, ale powiem wam wprost, nawet gdy według mnie... O, mamy new archivement, po prostu lesson, nauczona lekcja. No dobrze, czytamy o co chodzi. No i tak jak powiedziałem, tak praktycznie się kończy nasze DLC, jako w tym, ale mówię wam, jeżeli ktoś z was na jakiś sposób, pewnie jakbym znał życie, pewnie cheatami by się dało, ale ja już sobie obiecałem, że na tym kanale ja cheatów nie będę używał, dlatego że nawet mógłbym to użyć, żeby spróbować, ale ja nawet nie wiem, jako w tym, ale czytałem, że ktoś na internecie używa do tej gry. Ale ani mi się śni, żebym używał. Wiem, powtarzam się jak zawsze. No dobra, chuj. Jako w tym, wolę po prostu nie wiedzieć to. No dobrze, panowie, my kurwa, wlazłem w błędne miejsce. Zawsze te 117 tysięcy są przydatne, nie będę narzekał. Jak widzicie, mamy teraz już 614 tysięcy. I od razu wysiadamy do domu. Powiem wam, panowie, sytuację, że teraz już tamtego więcej nie zobaczymy, bo DLC Final Lesson jest już skończone. Faktycznie kompletnie skończyliśmy całe Final Lesson. Ja teraz przerwę, niestety dam małą przerwę w tym odcinkach, dopóki nie wyjdzie angielska wersja Flying with Jolly Roger, bo niestety trzeba ją zrobić przed spotkaniem się z Baratem. Bo jeżeli pójdziecie za szybko, ja po prostu tego nie nagram. Jeżeli chodzi o sytuację z innymi tymi jak Gwint, to będę na razie nagrał, będzie to po prostu zastąpione. Ja postaram się dokończyć te inne odcinki, które po prostu zatrzymałem się. Ale wszystko będzie w własnym czasie. Ja dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że ten odcinek dziwny wam się podobał. Przydatny, powtarzam jeszcze raz, dla tych, który nie mogłem pokazać dla was. Jeżeli będziecie robić tą sytuację, którą ja musiałem odciąć, musicie trzymać waszych muszkieterów jak najdalej. Najlepiej na tamtym boku, na prawym, a żeby wszyscy wojownicy was ścigali, bo wtedy muszkieterzy zajmą się muszkieterami, a was będą wybiegać, a do nich nie dojdą. Jeżeli
bo praktycznie wasi piesi, ci piechota umrze od razu przy pierwszym tym. I po prostu oni będą zajęci nami. Dobra panowie, jeszcze raz dziękuję. No i zobaczymy się przy następnym odcinku, jak tylko do cholery powiedziałem, wyjdzie Final Lesson po wersji angielskiej. Chyba że ktoś chce, żebym ja to nagrał po rosyjsku. Oczywiście wtedy nic nie obiecuję. Dobra, trzymajcie się i zobaczymy się w następnym odcinku. Siemanko.